Uwaga, imperialiści! Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla Was konkurs, którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca. Co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie. Im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. Crusader Kings 3. Myślę, że jest to gra, której nie muszę przedstawiać moim widzom. A nowym widzom powiem w skrócie, jest to gra, w której wcielacie się w feudalnego władcę i musicie tutaj dążyć do tego, żeby wasza dynastia zdominowała świat. Z dobrych informacji możecie grać multiplayera. Ze złych informacji nie ma niestety języka polskiego, są tylko te dostępne. Kampanię za to możecie rozegrać od roku 867 albo od 1066. By the way, polecam rozegrać sobie kampanię tutorialową, którą tutaj Paradox naprawdę dobrze przygotował. Pierwszy tutorial, którego nie zrąbali. Tak prezentuje się oto mapa świata. Jest niesamowicie klimatyczna i najlepsze jest to, że możecie zagrać prawie każdą nacją, którą tutaj widzicie. Ja bez patrzenia na ankietę, którą wam przygotowałem, wiem, że na bank wybraliście Polskę i będzie to pierwszy kraj, którym zaprezentuję wam rozgrywkę. Startujemy od zakładki 1066 roku. Naszym władcą, w którego się wciele, będzie król Bolesław Śmiały II, który jest niesamowicie pracowitym człowiekiem, wściekłym, hojnym oraz odważnym. I będę starał się tutaj troszeczkę poroleplayować, ale wiecie, ja w tym mistrzem nie jestem. Oczywiście dzisiaj jeszcze, jakiś czas po premierze odcinka z Polski, wleci wam odcinek, gdzie zagram jako jeden z wikingów, jeden z synów Ragnara i będziemy tutaj plądrowali Anglię, budowali potęgę naszego przyszłego królestwa. Nasz król Bolesław, oprócz tych cech, które wam wymieniłem, jest uzdolnionym taktykiem, jest uzdolnionym inżynierem wojennym oraz jest silny, co daje mu dość niezłe umiejętności szermiercze. Nie mamy żadnych dzieci, mamy piękną królową, 19-letnią Wyczesławę, która będzie nas wspierała dyplomatycznie oraz w zarządzaniu naszymi prowincjami. I też muszę przyznać, że może być niezłym nauczycielem naszych dzieci. Polska roku 1066 to kraj, który ma wiele zagrożeń, na przykład plemiona Pomorza oraz Prus, które mogą najeżdżać nasze terytoria. Święte Cesarstwo Romana, które będzie próbowało nas przyłączyć do siebie, bo ma taki casus belli. Królestwa Węgier, Rusi, Czarnogóry to raczej nasi potencjalni sojusznicy, którzy jeszcze dodatkowo nas odgradzają od hord, które mogą naprawdę tutaj namieszać i mogą nas po prostu zmieszać z błotem. Nasz król Bolesław skupi się w pierwszej kolejności nie na sztuce wojennej, gdzie ma naturalne zdolności, ale na sztuce dyplomacji i na produkowaniu dziedziców, czyli na skupieniu się na rodzinie. Jest to niesamowicie dla nas ważne, żeby jak najwięcej dzieci naprodukować i jak najbardziej rozwinąć naszą dynastię, żeby była jak najbardziej rozpoznawalna. I właśnie to jest taka nowość, która się pojawia w CK3, czyli punkty renomy waszej dynastii. Jak najbardziej jest ona rozpoznawalna na świecie. Dodatkowo te punkty renomy, chwały, splendoru, możecie wydawać na swoje dziedzictwo. I tutaj jest jedno dziedzictwo, które niesamowicie mi się podoba, czyli dziedzictwo krwi. Ostrożne rozmnażanie do wyprodukowania jak najbardziej wartościowych dziedziców. Przypomina to trochę eugenikę, ale może być dość śmieszne i wyhodujemy sobie tutaj super piastów w naszej dynastii. I to jest celem mojej kampanii. No chyba, że wcześniej mnie podbiją. Zacznijmy od przejrzenia naszych tutaj włości, naszych tutaj poddanych. No i w zasadzie mamy 4 typy wasali, których możemy mieć. Feudalnego wasala, teokrację, republikę oraz tego, czego tutaj nie ma, bo po prostu nie mam takiego wasala, czyli plemienny wasal. Też i po podbiciu Pomorza będziemy mieli takich wasali. Możemy bardzo szybko przejrzeć naszą domenę, gdzie dostajemy szybkie informacje co, gdzie mamy, co możemy gdzieś zbudować, ile zarabiamy. Oraz przejrzeć to, co najważniejsze, czyli prawa naszej sukcesji, gdzie też mamy wprost napisane, kto jest naszym dziedzicem.
zakładka militarna, która na razie jest zakłamana, bo nie odpauzowałem gry, ale Polska jest jednym z silniejszych krajów na początku rozgrywki. Możemy też rekrutować najemników, ale po co oni komu, a jeszcze zakonów w sumie nie miałem, więc nie wiem jak to działa. Nasza rada. W zasadzie tutaj działa to wszystko podobnie jak w Crusader Kings 2. No ja muszę tu troszeczkę namieszać. No i niestety po przejrzeniu wszystkiego nie mam szczęścia do doradców, nie są najlepsi. Najważniejsze jest to jednak, że tutaj nasz doradca, mistrz szpiegów, no przynajmniej nie nienawidzi nas. Ale tak czy siak jest to pierwsza osoba, z którą musimy poprawić relacje, żeby nas realnie nie zadźgała w nocy. Ogólnie w zarządzaniu wasali pierwsze i najważniejsze chcecie zadowalać wszystkich, którzy mają tutaj napisane, że są powerful wasal, ponieważ to oni głównie posiadają największe dochody i największe wojsko. Jest jeszcze druga domena, która się nazywa strong vassal, ale ja chyba takich nie posiadam. Jedną z pierwszych decyzji, które chcę podjąć, to udanie się naszym królem Bolesławem na pielgrzymkę, oczywiście pielgrzymka do Jeruzalem, bo jakżeby inaczej, gdzie podziękujemy za to wszystko, co się wydarzyło do tej pory, ukorzymy się przed Bogiem, a tak naprawdę mam trochę inny cel. Czas wyruszyć na pielgrzymkę. I tak oto, przemierzając ulicę jakiegoś miasteczka, które mijamy po drodze, napotkaliśmy jakiegoś wariata, który ni mniej, ni więcej ogłasza koniec świata i tego, że wszyscy są przeklęci. Nie możemy sobie pozwolić na to, że ktoś, kto nie jest księdzem, będzie próbował głosić Słowo Boże. No oczywiście, wyruszyliśmy w pielgrzymkę, ale bez przewodnika. Czas to naprawić. Co prawda powoduje to dość niezły deficyt w moim królestwie, ale na szczęście nie mam zielonego pojęcia, jakie kary za to dostajemy. No i udało się, zakończyliśmy pielgrzymkę, nasza pobożność wzrosła oraz dostaliśmy cechę pielgrzyma. Chwała Bogu, dostaliśmy nagrodę za odbytą pielgrzymkę. Moja żona Wieczysława jest brzemienna. Tylko, Bolek, nie zastanawiasz się, z kim ona zaszła w ciążę, skoro ty byłeś na pielgrzymce? Narodziła mi się córeczka, nazwijmy ją Anna, dobre polskie imię, która jest dziedziczką naszego tronu teraz. Kilka lat po powrocie z pielgrzymki zawrzemy teraz sojusz z Królestwem Rusi, no taki bardziej defensywny dla nas niż ofensywny, nie będę ich raczej do niczego wzywał. I najlepsze jest to, że to pozwoli mi teraz bezpiecznie zaatakować Księstwo Pomorza, gdzie będę chciał zdobyć o nich Księstwo Pomorza Wschodniego. Wojna została wypowiedziana, armię wzywamy do walki. 4000 naszych żołnierzy pod dowództwem naszego wspaniałego króla, chociaż widzę, że tutaj zmierzają wojska Pomorza, i jednocześnie zostaliśmy wezwani do walki w obronie Królestwa Rusi. No ale trzeba było się z tym liczyć. Dorwaliśmy ich armię, co prawda nie całą, tylko jakiś skromny tutaj oddziałik, i jednocześnie okupujemy dwie fortece naraz, co powinno przyspieszyć nasze działania wojenne. Na drodze naszej życiowej w pierwszej kolejności będę chciał skupić się na rozwoju naszej postaci, ale tutaj całe to drzewko rodzinne jak najbardziej mnie interesuje, żeby jak najbardziej zwiększyć naszą dynastię. Udało nam się zakończyć wojnę o Pomorze Wschodnie zwycięsko. To wszystko jest już teraz nasze, a na Rusi dzieje się dużo złego i musimy teraz tam skierować nasze wojska. Widać, że mamy też wojnę z Prusami, które chyba Ruś zaatakowały. A nie, Prusy mnie zaatakowały. Ciekawe. A, bo ja przejąłem jakąś tą wojnę w momencie, kiedy zdobyłem Gdańsk. Wtedy wojna z Pomorza przeszła na mnie. Ciekawe, nie wiedziałem, że tak to działa. Ale wszyscy się pierzemy o ten Gdańsk. Nic się z tego nie dziwię, bo jest bardzo dobrą prowincją, więc trzeba zakończyć z nimi walkę. No, przegraliśmy jakąś kolejną walkę, ale na szczęście to nie ja, tylko Ruś, która miała mnie wspierać w moich tutaj dążeniach wojennych. A wygląda na to, że na razie, oprócz tego, że mnie lubią, to tak dużo na tym nie zyskuję. O nie, mój brat umarł! Nie, nie chciałem, żeby umierał mój brat. To jest najgorsze, co mogło nam się przydarzyć. Ogólnie to muszę przyznać, że mieliśmy troszeczkę fuksa, bo mój brat posiadał całe Kujawy. A to oznacza, że całe księstwo Kujaw wróciło do mnie. Zawarłem też sojusz tutaj z księstwem czeskim, bo okazało się, że mamy wspólną rodzinę.
Niestety nie mam też wyboru i muszę moje prowincje tutaj poprzekazywać no, wasalom. Najlepiej tym, którzy no, nie posiadają już żadnych tytułów ziemskich, więc pozbyłam się wszystkich moich ziem z Górnego Śląska i przekazuję to wasalom, którzy mają na jak najlepsze zarządzanie, żeby mi dobrze zarządzali tymi ziemiami. Nie mam żadnego pojęcia, czy to ma realny wpływ na to, ale może tak jest. Moją królową poproszę, żeby mi pomogła w zarządzaniu moimi prowincjami. W teorii powinno to wpłynąć na zwiększenie limitu naszych domen. I też tak się stało. Bo powiem szczerze, że za bardzo tutaj jeszcze nie wiem, której się pozbyć, więc zostawię sobie to na później. O mój Boże! Jeszcze wojna o niepodległość Czech! Jaki początek rozgrywki! No, wesprę ich. Nie wiem, czy mnie to czeka tutaj wygrana, czy przegrana. Ale jak widzicie, początek rozgrywki dość mamy mocny. O, jeszcze kolejne osoby mi poginęły. Ale dobrze, no teraz możemy dać księciu brzegu pozycję naszego marszałka. Oraz weźmy tutaj Imre jako naszego doradcę od dyplomacji. Tak, nawet go zatrudnię. Po prostu dyplomacją musimy tu mocno działać. Na szczęście mamy tutaj dodatkowe armię. Przegrałem przed chwilą bitwę z Prusami. Ale w tym momencie już dołączamy tutaj do walki i idziemy odbić Gdańsk. Nie powinni mieć z nami szans, ale nie wiem czemu powiedzmy tutaj bardzo duże straty. Wygraliśmy! Mamy wolne Czechy! Wiecie co to oznacza? Że mógłbym zażądać... Ale dobra, przyda nam się tutaj taki mocny sojusznik czeski. Wybuchła mi jakaś rewolta chłopska. A to buntownicy. Dobra, lecimy jak najszybciej na Kraków, bo tam w sumie jest nasza przecież rodzina. Jednocześnie kończymy wojnę z księstwem Prus, gdzie po prostu ją wygrywamy, niestety nic nie dostaniemy. A rewoltę chłopską kończymy szybciej niż się zaczęła. Ach, 11 lat minęło, podbiliśmy kawałek Pomorza Wschodniego, zawarliśmy sojusze obronne z Czechami oraz Rusią. Mamy niestety na ten moment tylko i wyłącznie jedną dziedziczkę. Wieczysławo, musimy się bardziej postarać. O mój Boże, myślę, że jednak to, że jest homoseksualna, może stać jednak nam tutaj na przeszkodzie. Niestety bardzo wiele hrabstw, które posiadamy, posiadają niską kontrolę, co może skutkować buntami. Wyślimy tam naszego marszałka, żeby zaprowadził porządek. I jednocześnie musimy sobie poradzić niestety z tym, że łupi nas położę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Jeżeli macie pytania, napiszcie komentarz. Porady też są oczywiście mile widziane. W najbliższym czasie będzie premiera też pierwszego odcinka ze Szwecji, jak już wspominałem. Oraz spodziewajcie się wysypów poradników takich basicowych. Takich podstawowych, gdzie to, co już wiem, to postaram się wam przekazać.